Jeżeli ktoś w tych błahych, przyziemnych dramach nie dostrzega tego niezwykle istotnego ludzkiego elementu tutaj, rzeczy, które można przeanalizować, ocenić, no to nie wie, na czym polega życie, bo życie polega na radości i szczęściu i też od czasu do czasu na nieszczęściu. I czasami nawet z nieszczęścia się można cudzego pośmiać, jak spotkało to nieszczęście kogoś, kogo nie lubimy. To nie jest właściwe podejście, ja o tym wiele razy mówiłem. Jak coś złego spotka kogoś, kogo nie lubimy, to my przyklaskujemy temu nieszczęściu, mimo że to jest nadal nieszczęście. No ale co tam? Proszę Państwa, Gimper, ten nasz przystojny młody dżentelmen, on omawia kilka rzeczy. Omawia jakąś sprawę Fagaty i Malika, to sobie może podarujemy, ale tu jest TVN, atakuje Jelly Frucika. To musi być, jak TVN wkracza do akcji, to musi być super fajne, jak telewizja atakuje influencerów, to jest zawsze ciekawe. Mamy kolejną loterię, nie wiem, kto w tę loterię inwestuje dzisiaj, ale nie są to ludzie w pełni rozumni, więc też możemy popatrzeć na to z uśmiechem. Widzę, nie wiem, ale się dowiem, wygrało sprawę z Cloutem MMA i co? I Robert Pasut pobił kogoś. Kto by pomyślał, że Robert pobije człowieka? No to powiedziałbym, że o nim to nigdy nie przestanie być głośno. Zawsze znajdzie jakąś okazję, żeby się wybić. Tak się wybija się. No ale może tym razem pobił kogoś zasłużenie. To by była dopiero historia. No więc zobaczymy, kim jest ten Jelly Frucik. Oho, Gimper uśmiechnięty, już się cieszy. Już się cieszy. Proszę, żaden fiucik, proszę Państwa, proszę się zachowywać jak dorośli użytkownicy internetu, nie żebym się potem musiał wstydzić na YouTubie i tłumaczyć ludziom na YouTubie, nie, moi widzowie nie są tacy źli, to nieprawda, to tylko takie jednostki okazjonalne. Kultura, proszę Państwa, lecimy. To samo powiedziała stacja TVN do rodziców dzieci oglądających Jelly Frucika. Popularnego TikTokera możecie kojarzyć m.in. z głupiego trendu na tej platformie Laleczka Czaki jest za tobą. Laleczka Czaki jest za tobą. Po co kłamałaś, frajerko, w żywe mi oczy? Natomiast jeżeli miał... Okej. No to jest taki gentleman, że no jakby... Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że on zwraca uwagę. O tak chciałbym powiedzieć. Czy zwraca uwagę w sposób pozytywny, czy negatywny jeszcze tego? Znaczy, nie wiem, nie mam uczuć w związku z tym, ale już jakieś uczucia mam. Ale nie wiem jeszcze, jakie one są, okej? Mam już jakieś uczucia. Na dzień dobry. To się nie dziwię, że facet najwyraźniej osiągnął popularność na tyle dużą, że TVN go tutaj zaobserwował. No bo jest jakiś. Miałbym w jakiś sposób opisać jego twórczość, to byłoby to dosyć trudne, więc ogólnie można powiedzieć, że jest to content rozrywkowy dla ludzi, którzy mają dość wysoką odporność na cringe. I ktoś... Okej. Zaczynam odkrywać swoje uczucia, już wiem, jakie one są mniej więcej. Skręciło to w stronę żenady. Bardzo szybko. Bardzo, bardzo, bardzo szybko. By powiedział, no dobra, jakiś tam łebek z TikToka, jakich wielu, ale okazało się, że wcale nie, bo facet ma na tyle ogromny fanbase, że przy próbie zorganizowania spotkania z nim, galeria handlowa musiała zostać zamknięta. No ja szczerze mówiąc poczułem się jak gigaboomer, no bo kojarzyłem, że jest taki facet i nagrywa sobie jakieś rzeczy na TikToku, ale jak zobaczyłem te tłumy na spotkaniach i dowiedziałem się, że ziomek wypuścił swoją książkę, która jest dostępna w Empikach i sprzedał ponad 80 tysięcy sztuk, to mnie... No, moja literatura się sprzedała w ilości chyba 8 tysięcy sztuk, więc powiedziałbym, no widzicie Państwo, kto. Tak to jest. Ja, Gimper mówi o sobie, że jest boomer, to co ja mam dopiero powiedzieć? No proszę Państwa, do niewłaściwej publiczności pisałem najwyraźniej. Jest jak jest. Nie, generalnie mega roz... O, i poczułem się naprawdę... Hej, ale przynajmniej masny kupił, nie? To jakaś korzyść. A propos intelektualistów, a zaraz będzie, znowu zaczepiasz. Nie zaczepiam. Będę wracał do tego tematu, bo był zabawny. Okej. Naprawdę stary. A panowie reporterzy z Dzień Dobry TVN obejrzeli sobie jego twórczości jeszcze więcej i stwierdzili, że robi w internecie bardzo nieładne rzeczy. Influencerowi zarzucane są głównie dwie rzeczy. Po pierwsze, że za dużo przeklina, a oglądają go bardzo małe dzieci. A po drugie, że promuje niebezpieczne zachowania, bo na jednym z TikToków... Co jest grane? Jak to się stało? Jesteś tym, kim jesteś na skutek różnych doświadczeń i przeżyć w młodości i potem jak dojrzewasz. Jaki to zestaw przeżyć się przydarzył?
temu młodemu człowiekowi. Jestem bardzo ciekaw. Zjadał kostkę do zmywarki, co mogło skończyć się bardzo źle dla jego zdrowia, a także potencjalnie dla innych osób, które chciałyby go naśladować. I co ciekawe, sam Jelly Frucik wystąpił w tym materiale. Nie był zablurowany, jak niektórzy youtuberzy, z którymi TVN nagrywał kiedyś report. No tak, zapomniałem, że Kimper ma unikalne spojrzenie na reporterów TVN-u i reportaże. No, to prawda, jest to kawałek historii. Okej. Hehe. No i zdawał się nie do końca rozumieć problem, mówiąc, że to rodzice powinni wychowywać dzieci, że każdy przeklina i to normalne, ale no, kostki do zmywarki by już chyba teraz raczej nie zjadł. Natomiast w trakcie rozmowy chłop chyba się nie zorientował, że ten materiał, który o nim przygotowują, no to nie będzie zbyt pozytywny. I już po publikacji reportażu w Dzień Dobry TVN zdecydował się nagrać bardzo emocjonalne oświadczenie. Ja nawet tam nie szedłem w ramach jakiejś reklamy, bo ja mam to w dupie. O Jezu, trochę mi się żal zrobiło. No to jest tak, wszyscy doskonale wiedzą, że telewizja kłamie, ale potem człowiek ma kontakt z telewizją i mu się wydaje, że akurat w jego sprawie to nie. Proszę Państwa, naprawdę, to nie jest tylko powiedzonko, że telewizja kłamie. To jest fakt niezaprzeczalny. No proszę się tam nie pakować z internetów. Nie? Oni was tam przeżują i wyplują i to tą stroną, którą nie chcielibyście wyjść. No taka jest to sytuacja. No mi się chłopa z żartem teraz zrobiło. Trochę. Ja po prostu chciałem, wiecie, iść na wywiad, bo miał być fajny wywiad, kurde, a pousuwali wszystko. O nie mogę, o Boże, drogi, co za bieda straszna, że nie, TVN nie skłamał w jego przypadku, no ale on myślał, że idzie tam, bo go lubią. To jest ten fałsz, tu nie chodzi do końca o to, czy jego sylwetkę przedstawiają w dobrym, czy w jakim świetle przedstawiają, tylko że jesteś zapraszany, hej, jesteś taki fajny chłopak, chodź, opowiedz nam tutaj. To jest taka historia w stylu mam kotki w piwnicy, no. To jest jakiś rodzaj przemocy, uważam. No chodź, pokażemy cię, jakie fajne rzeczy robisz w internecie, no chodź. I on idzie z nadzieją i mówi, ale fajnie, ale opowiem o sobie, o swoich doświadczeniach i tak będzie fajnie. No i go potem tak traktują, no. Tylko co dobre i po prostu zrobili sobie największą patologię internetu, kurde. Gdzie jest, w ogóle to jest nieprawdą. Nic dobrego nie pokazali, nie wiem, jak na przykład się motywujemy na live'ach i tak dalej. Nic dobrego nie pokazali, po prostu. O Jezu, jak się motywujemy, ja chciałbym zobaczyć te jego motywacje na live'ach. Jak się motywujemy, co nawzajem, kogo on motywuje, te siedmiolatki, co tam kurde oglądają, jak one są motywowane. Ja chciałbym to zobaczyć. Może nie chciałbym, ale w związku z tym, żeby ocenić tę sprawę, no to trzeba by to przebadać dokładnie. No chłopaka zniszczyli, strasznie go tam potraktowali. No i to jest zadziwiające, że czasami twoja perspektywa internetu po iluś tam latach wydaje ci się, że no okej, że ludzie już chyba rozumieją internet, znają, wiedzą, że tam jest bardzo dużo rzeczy się fałszuje i niektóre się przedstawia w niewłaściwym świetle, a czasami sami nie jesteśmy tacy idealni, jakbyśmy chcieli, żeby inni nas widzieli. I człowiek wpadł w ten internet w obliczu tych wszystkich rzeczy, które rozumiemy na temat internetu, no i aż się popłakał, tak go zdewastowali strasznie, no. O rany. I tego od samego początku na pewno chcieli, żeby zniszczyć, kurde mnie. No i co? O Boże, drogi. O Jezu, z jednej strony to jest takie śmieszne, ale z drugiej strony tak współczuję chłopakowi, że on to jest taki, on jest taki naiwny i miły i sympatyczny. Znaczy jemu się tak wydaje, że on jest taki. Jemu się wydaje, że on jest dobry chłopak, że nikomu nic złego nie chce zrobić, że nie chce nikogo skrzywdzić, że taki, no nie za mądry chłopiec przy okazji, no. I on myśli, że on jest fajny i miły i sympatyczny i robi same dobre rzeczy, no nie robi. Nie robi, no ale ma taką głęboką, naiwną wiarę w swoje pozytywne dokonania. Generalnie można o tym powiedzieć. Czy jest to jakieś bardzo dziwne, że jakiś ziomek z TikToka robi głupie rzeczy do kamery i jacyś ludzie to oglądają? No nie jest to dziwne. Czy jest to trochę zaskakujące, że jest aż takim fenomenem i aż tyle dzieciaków się nim jara? No trochę tak. Ale rozumiem, że taki dziwny styl bycia może u młodych osób wzbudzać pewną sympatię. No to, no taki... Co za content, proszę Państwa. No tak, dzieci lubią takie rzeczy oglądać. Ja też widzę, jakie moja córka ogląda rzeczy. Mojej córce usunąłem YouTube'a z tableta, bo jedyne, co jej pozwalam oglądać, to jest YouTube Kids. To cwaniara, kurde, odpaliła Chroma i na Chromie odpaliła YouTube'a. Mówię, nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Nie? Dziecko zrobi wszystko, żeby obejść rodzicielską kontrolę. I ona ogląda też takich czubków, tylko że ona ogląda z YouTube'a. Też musiałem, kurde...
Od razu usunąłem. Mówię, kochanie, nie ma w ogóle opcji, żeby oglądać. No ale dzieci są zafascynowane, to jak dorosły robi z siebie klauna, no tak jak w cyrku. No dzieci patrzą na tego, no teraz klauny to może... Klaun nie ma zbyt dobrego PR-u ze względu na różne filmy i różne horrory. Ale generalnie jak dorosły facet robi z siebie dzieciaka, to dla dzieci jest to fascynujące na swój sposób. Ta dziwność tego jest ciekawa, więc nie dziwię się, że dzieci to oglądają, naprawdę nie dziwię się. Natomiast myślę sobie, czy stacja TVN zrobiła ten materiał, bo bardzo dba o dobro dzieci i bardzo im się nie podoba, że oglądają Jelly Frucika? No pewnie, że nie. Znaleźli jakiś cel i chcieli sobie nabić wyświetlenia na tym, że w niego p***dolą. A ziomek, jak widać, jest generalnie średnio rozgarnięty, więc był celem łatwym dla stacji TVN, żeby... Gimper jest bardzo dla niego łaskawy, mówiąc średnio rozgarnięty. No może chłopak zmądrzeje z wiekiem, no trudno powiedzieć. Ale to jest też taki... Nie macie takiego poczucia, jakie życie jest niesprawiedliwe? Że jak się popatrzy na tych ludzi w internecie, może ze mną włącznie, to nagle odkrywasz, że głupota zwycięża? Że nie musisz być przesadnie mądry? Wystarczy, że jesteś żenujący na tyle, że to dzieci bawi i przy okazji głupi na tyle, żeby nie wiedzieć, że jesteś żenujący. To też wystarczy, żeby osiągnąć sukces w internecie. Więc może jest takie poczucie sprawiedliwości, a to, że on jest nierozgarnięty za bardzo, no to jest taki typ chłopaka albo człowieka, że to jakbyś mu wrzucił kulkę do ucha, to by tam spadała w nieskończoność, tam taka pustka jest, no. No ale może coś tam się wylęgnie kiedyś w tej głowie. Sobie w niego wjechać, a jak się dowiedzieli, ile się sprzedało sztuk jego książki, to wiedzieli, że się to kliknie. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast rzeczywiście ziomek, jeżeli osiągnął taki fenomen i tyle bardzo młodych osób go ogląda, no to powinien zważać na to, co robi i na przykład nie kostek do zmywarki na swoich live'ach. Albo nawet jeżeli sobie żartuje, to gdzieś kontrolować poziom tych żartów, bo no nie każdy dzieciak rozumie ironię i sarkazm. I że typ zarabia pewnie dziesiątki tysięcy miesięcznie? No to różnie z tym TikTokiem. Na TikToku możesz mieć gigantyczne zasięgi i nie zarabiać praktycznie nic. To wszystko się sprowadza do kampanii reklamowych, jakie masz, bo tam to jest najlepszy sposób zarabiania. To trzeba by się zastanowić, czy on robi to, co robi świadomie, czy robi nieświadomie. Jeżeli robi świadomie po to, żeby sobie zwiększać zasięgi i zarabiać na tym, to jest to ruch świadczący o jakimś tam poziomie intelektu. Natomiast jego reakcja na to, w jaki sposób TVN go przedstawił, to, że w ogóle się zgłosił, zgodził się na ten wywiad w TVN-ie, raczej nie świadczy o ogarze, nie? To nie jest tak, że myślicie, że on jest taki, że tutaj jest przed kamerą taki, a tam pod spodem jest ukryty pan profesor? Frucik, jak on tam ma? Frucik? No i ten i to wszystko ogarnia? Nie. On jest takim dowodem na to, że naprawdę nie trzeba mieć jakoś wyjątkowo poukładane w głowie, żeby osiągnąć sukces dzisiaj w tym świecie. Więc no to jest... Jest jak jest, no. Jest jak jest, proszę państwa. Musimy się z tym pogodzić. Pewne rzeczy, które jako dorośli by zrozumieli jako żart, no dzieci mogą odebrać dosłownie. Na przykład jak tą wypowiedź, którą również można znaleźć w internecie. Nie wiem, najlepszy sposób jest pokazanie... Bo jak inaczej poderwać w tych czasach chłopaka? Nie da się. W tych czasach normalnie poderwać chłopaka, tylko pokazanie mu... Czy to jest shot z... Yes. No to są takie bardzo nieostrożne też wypowiedzi, które mogą potem... Ono to już nie zniknie z internetu. Jego kariera w przyszłości będzie obarczona tego typu perspektywą. Że dwunastolatka, żeby poderwać chłopaka, to... Ja też muszę uważać, co ja mówię, bo to też kiedyś zostanie wyrwane z kontekstu. Ma się przedstawić tylną częścią ciała. To jest taka jest ta propozycja na podróż. Ja też robiłem kiedyś kącik złamanych serc, czy tam to ja polecałem zapraszać na gorącą czekoladę. I przez gorącą czekoladę miałem naprawdę na myśli czekoladę. Ja wiem, że w dzisiejszym świecie zapraszanie dziewczyny na gorącą czekoladę to znaczy zupełnie coś innego niż kiedy ja byłem młody, ale chciałbym państwu przysiąc, że ja nigdy nie miałem dwuznacznych myśli, kiedy to sugerowałem. Okej? Okay? Więc ja nie z tych. Ja pochodzę ze świata, w którym ludzie jeszcze byli niewinni. To tak jak frucik trochę. Bardzo poważną radą tego influencera, którą należy traktować serio? No pewnie, że nie. Widać, że robi sobie bekę. Pytanie, czy aby na pewno ta jego mega młoda widownia to rozumie? I czy to takie mądre, żeby w taki sposób do nich mówić? Nie uważam generalnie... Jest też pewnego rodzaju problem, że influencerzy czasami nie rozpoznają widowni, z którą się komunikują. I to chyba każdy popełnia ten błąd. Moja przewaga wieku jest na tyle korzystna, że no trudno mi sobie wyobrazić, że po drugiej stronie kamery siedzą ludzie w moim wieku. Jest trochę takich osób. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich starych, usiejących dziadów.
Natomiast większość ludzi musi być młodszych, siłą rzeczy. Natomiast w przypadku takiego influencera, który jest młody, on pewnie ma 20 parę lat, on może wychodzić z takiego błędnego założenia, że też go 20-latki słuchają. Ale nie, no to nie jest takie poczucie humoru, które przemówi do 20-latka. No to jest poczucie humoru, które przemówi do 7-latków i no i tyle. I tego influencer nie zawsze wie. A nawet jeżeli wie, to odrzuca trochę od siebie, bo lubi myśleć, że jest zabawny nie dla dzieci, tylko dla równolatków. Generalnie, że ziomek jest patologią albo złą osobą, tylko że chyba jest po prostu trochę głupi i nieogarnięty i w związku z tym może nie kumać jakiejś tam odpowiedzialności, która wynika z pozycji, w której się znajduje. Natomiast jeżeli... A, mówicie, że on się spotykał z widownią i wie, kto go ogląda. Myślę, że jak patrzę na swoje nagrania sprzed lat i moje spotkania, faktycznie też przychodzili tam młodsi ludzie, może nie tacy młodzi jak w tym przypadku. Mimo tego, że masz świadomość, że widzowie są młodsi, jednak jak siadasz przed kamerą, to masz poczucie, że oglądają cię ludzie odrobinę starsi, odrobinę chociaż zbliżeni do ciebie wiekiem. Zakładam, że w jego przypadku też dochodzi do takiej sytuacji. Że tam spotykasz się z tymi ludźmi i myślisz sobie, a tu młodsi przyszli, bo starsi nie mają czasu, ale tak naprawdę to starsi oglądają. Nie wiem, jak sobie człowiek to racjonalizuje, ale naprawdę ciężko się funkcjonuje w internecie jako klaun, jako pośmiewisko, bo on to trochę tak robi, nie? Ta cała żenada jest po to, żeby się z niego pośmiać, kiedy myślisz przy okazji, że śmieją się z ciebie dzieci. Bo jak się śmieją z ciebie ludzie w twoim wieku, to mówisz, że jestem po prostu zabawny, a jak się śmieją z ciebie dzieci, to jesteś po prostu śmieszny. I te dwie rzeczy to nie jest coś, co łatwo sobie ułożyć w głowie. W sensie to bycie śmiesznym nie jest takie łatwe, bycie zabawnym jest bardzo łatwe. W sensie jako racjonalizowanie swoich zachowań. Jeżeli po tej TVN-owej aferze jakoś tam ten język, którego używa w swoim kontencie, trochę dostosuje do odbiorców, no to możliwe, że jeszcze z tego wszystkiego będziemy mieli happy end. A czy happy endem zakończył się wątek batalii między Konopskim a Jose kolekcjonerem? Ciężko... O, tutaj, panowie od loterii. To jest moja ulubiona część internetu dzisiaj. A propos dzieciaków, które mają więcej niż 7 lat. Proszę mi zdradzić ten sekret. Dlaczego państwo biorą udział w tych loteriach? Jakie to... Niech mi ktoś napisze w komentarzu. Ja byłem młodszy, byłem głupszy, kupowałem losy. Dlaczego? Co myślałeś? Czy myślałeś, że wygrasz? Czy myślałeś, że wspierasz swojego ulubionego twórcę? Dlaczego? Jak to działa? Dlaczego ci ludzie zarabiają takie gigantyczne pieniądze na tym, co? Niech mi to ktoś wyjaśni racjonalnie. Opowiedzieć, choć tak próbuje ten obrazek narysować sam Jose Mariusz Olejnik. Przypomnijmy, Konopski niecałe 3 miesiące temu nagrał odcinek zatytułowany Jose kolekcjoner i przekręt z loterią, w którym to przyglądał się projektowi Spełni Marzenia, organizowanemu właśnie przez byłego wspólnika Buddy i popularny twórca komentarzy wyraził sporo wątpliwości co do formy, w jakiej ta akcja jest organizowana, a także różnych problemów z nią związanych. Co jeszcze mnie zszokowało z tym projektem, to okazało się, że bez mojej wiedzy jestem jego częścią i pojawił się tam mój kanał z liczbami obok kilku innych. I nie uwierzycie, inni twórcy, którzy na tym ich dokumencie mieli promować całą tę akcję, też nie wiedzieli, że tam są. Niedługo po tej publikacji. Ej, to nie powinno być odwrotnie? To nie Konopski powinien pozwać tego ziomeczka za to, że wykorzystuje jego markę w jakiejś tam akcji związanej z loterią? Mówicie, dlaczego ludzie grają w lotto? Lotto to jest trochę inna sytuacja, bo to jest jednak katalizator sportowy, tak to się nazywa? I to jest od początku do końca pilnowane bardzo, bardzo uważnie, natomiast taka loteria organizowana przez ziomeczka w internecie, to może ona jest pilnowana, może totalizator, ja powiedziałem katalizator. Przepraszam, jak głupi jestem, to żebyście państwo się pogodzili z tym faktem. To i czasami mi się pomyli mi się krótkofalówka z mikrofalówką albo katalizator z totalizatorem. Tak coś czułem, że to nie brzmi do końca dobrze. To ten totalizator to jest instytucja, która jest prześwietlona bardzo, bardzo dobrze i można przynajmniej zaufać, że jak no, że tam jest jakaś szansa na wygraną. Natomiast w przypadku tych loterii, no ta szansa na wygraną jest, nawet to jest dyskusyjne. No dobrze, proszę państwa, to zapomnijmy o tym. Co złego, to nie ja i lecimy dalej. W aplikacji Jose zapowiedział pozew dla Konopskiego na 1 000 000 złotych, który ten obśmiał. Później jeszcze Mariusz Olejnik odgrażał się trochę, że zniszczy Konopskiego i zostaną po nim tylko oprawki po okularach. No i o sprawie później na jakiś czas zrobiło się cicho. Aż do wczoraj, kiedy to Mariusz Olejnik wysłał do kanału w komentarii, można powiedzieć, notkę prasową w formie głosówek, w której to zdecydował się oświadczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, że właśnie miał miejsce finał loterii, więc jak coś, to doszła ona do skutku, zostali rozlosowani zwycięzcy i jeden z nich nawet odebrał nagrodę w dniu swojego ślubu, bo tak się to złożyło. Po drugie poinformował, że zmienia zdanie co do Konopskiego, no bo jednak stwierdził, że długofalowo cała akcja spromowała loterię, a ta... Myślicie, to też jest w ogóle ciekawe. Spromowałeś loterię krytykując i podważając jej wiarygodność. Myślicie, że ktoś zobaczył materiał Konopskiego i powiedział: o, Konopski donosi o loterii, lecę kupić los. Może?
Kurde, ludzie są, wiadomo, że ludzie są dziwni. No jak ten frucik jelly zyskuje na popularności, no to i też są kandydaci, żeby brać udział w tej loterii. No nic z tym nie zrobisz. Ludzka głupota, to się nie da zmierzyć. To są pełne oceany tutaj. Można przelewać w nieskończoność. Ta wyszła dla niego bardzo dobrze, więc nawet jeżeli jego zdaniem Konopski wykonał nierzetelną robotę, no to nadal wykonywał swoją robotę jako komentarz, więc wycofuje wszelkie pozwy, pisma i nie chce z nim walczyć. A po trzecie podbił informację, którą jakiś czas temu wrzucał na swoje Insta Stories, że przygotował swój testament i chciałby, żeby po śmierci wszystkie jego pieniądze zostały przekazane na szczytne cele. Co ta informacja? To jest w ogóle jakiś gówniany pomysł ostatnio. Ja chyba ze dwa razy słyszałem o tej historii, że każdy, kto kręci krzywe interesy w internecie, teraz deklaruje się w testamencie, że wszystko, co zarobię tutaj na was, to potem rozdam ubogim. I w związku z tym jest to usprawiedliwienie wszelakiej głupoty, jakiej się dopuszczę przy okazji. Ja nie wiem, dlaczego to jest... Ja nie pojmuję, że to, że znajdą się ludzie, którzy uznają taki argument za sensowny i powiedzą, on to jednak dobry jest, dobry chłop z niego, nie podejrzewałem. No, może się znajdą tacy ludzie. Ale że ktoś wymyśla tego typu sytuację, czyli sporządza tego typu testament i uznaje, że inni ludzie będą uważali go od tego momentu za szlachetnego człowieka. To jest dla mnie największa zagadka. Ja nie wiem, czy to nie jest ten poziom głupoty, jaki tutaj ten frucik zaprezentował. Jest chyba kolejny dowód na to, że ci ludzie totalnie nie ogarniają, a jednak mają pieniądze i odnoszą sukcesy. No i to znowu się chyba takie głębokie poczucie sprawiedliwości, niesprawiedliwości odzywać tutaj będzie. Wiecie, to z testamentem to jest tak, że możesz sobie nawet sporządzić taki testament i możesz go przedstawić w internecie jako wiążący dokument i udowodnić to jakoś, a tydzień później możesz zrobić drugi testament. I tyle, jakby wiarygodność tego wszystkiego jest znikoma. Zresztą co mnie tam obchodzi, co się z tymi pieniędzmi wydarzy po mojej śmierci? No chyba, że mam rodzinę, no to wiadomo, że zależy mi na tym, żeby rodzina to dostała. No ale co ja mam z tego? To jest... Kurde, gość mnie przeleciał mnie na loterii, ale teraz mi lżej, bo po śmierci to już nie będzie przynajmniej jego. Od razu kamień z serca. Ja nie... Jaki to jest cudowny... Ja nie wiem, my się zbliżamy do tego dna na YouTubie. Człowiekowi się wydaje, to już chyba tu, ale jednak nie. Tam jest jeszcze długa droga przed nami. Informacja ma do pierwszych dwóch trochę, nie wiem. Natomiast no, ewidentnie Mariusz Olejnik odrobił lekcję PR-ową i zachował się w taki sposób, w jaki w sumie powinien zachować się od początku, tak mi się wydaje. I do tego momentu byłby to zwykły update w sprawie, w której no, Jose stwierdził, że no dobra, okej, odpuszczam temat i nie będę się pruł, a... Ale to jest ogier, ten chłop. Taki, a patrzcie, jaki seksowny ogier. Muszę taką buźkę nauczyć się robić do selfików, to też będę seksownym ogierem. A tutaj macie dowód, że loteria jednak się odbyła i wszystko jest spoko. Natomiast jak się... Hej, ja mam prawo powiedzieć, ja jestem twarzą tego magazynu specjalnego dla mężczyzn tylko, więc halo. Przeczyta komentarze pod profilami Jose Kolekcjonera i Karoliny Pilarczyk, która była ambasadorką w tej akcji, to okazuje się, że sporo osób ma zarzuty do samego systemu losowania. Bowiem nie była tutaj wyławiana karteczka ze specjalnie wyglądającej maszyny, jak w przypadku innych tego typu loterii, a zamiast tego całość losowania miała odbywać się na specjalnym laptopie, który to po kliknięciu... Spełni marzenia. To jest taki chyba, to jest dokładnie ten sam rodzaj przesłania, co Budda ma. Robimy historię? Jak on mówi? Tworzymy historię. Spełnij marzenia. Chyba moje, nie? Spełnij marzenia. O rety, jakie to jest. Oj, ten internet, proszę państwa, ten internet. Guzika miał losować zwycięzcę nagrody. No i to się wielu osobom nie spodobało i w komentarzach zwracają uwagę na to, że loteria dawała vibe fejkowej i ustawionej. Organizatorzy twierdzą natomiast, że wszystko było legalnie zgłoszone, zorganizowane zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Na miejscu miała być obecna komisja, którą widzimy rzeczywiście na zapisie z live'a z finału i dwie panie zajmujące się losowaniem twierdzą, że mają uprawnienia do tego, żeby taką loterię organizować. I ponoć laptop, na którym były losowane numery, zawierał jakiś specjalny algorytm zatwierdzony przez Komisję Gier Hazardowych, no ale rzeczywiście z zewnątrz wygląda jak zwykły laptop marki HP, więc ciężko dziwić się ludziom, że nie wygląda to dla nich dostatecznie transparentnie, szczególnie biorąc pod uwagę, jakie kontrowersje towarzyszyły tej loterii wcześniej. Myślę, że w odpowiedzi dobrze by było, jakby Jose Olejnik wrzucił jakieś skany dokumentów, zezwoleń na...
palnie się co, w ogóle to pal licho, czy to jest rzetelna loteria, czy nie. To w ogóle nie jest problem w tym wszystkim. W sensie teoretycznie, nie? Z prawnego punktu widzenia lepiej, żeby to było, się odbywało zgodnie z prawem. Ale problemem tak naprawdę jest to, że są ludzie, którzy uczestniczą w tym, że kupują te losy, że biorą udział w tej loterii. To jest dla mnie jedna wielka zagadka. Come on! No nie dajcie się tak. O Jezu. Zorganizowanie takich loterii, czy jakiegoś potwierdzenia, że te panie, które twierdziły, że mają uprawnienia do tego, by kontrolować tego typu gry losowe, rzeczywiście takie uprawnienia posiadają. Zamiast tego natomiast Jose wrzucił w komentarzu informację o tym, że w swoim testamencie odda wszystko, co zarobił, potrzebującym ludziom. Przeczytaj. Nie mogę. On to właściwie nie dla siebie z tą loterię organizuje. On myśli bardzo perspektywicznie. Co będzie, jak on jego już nie będzie, żeby pozostawić ślad po sobie. To jest tak dobre. To jest genialne, absolutnie cudowne. To jest... ja cię nie mogę. Każdy to kupi na pewno. Zdajcie sami. Szanowni Państwo, specjalnie dedykowany i certyfikowany system pod nadzorem komisji dokonywał losowania. Rozwiązanie to jest stosowane od wielu lat na całym świecie i zapewnia bezpieczeństwo oraz uczciwość losowania. Jakim musiałbym być głupcem, żeby mieć w zasięgu wszystko, co jest mi potrzebne materialnie do życia, a mimo to dopuścić się jakiejś nieczystej gry. Nie mamy będą informacji dotyczące mojego testamentu. Jakim musiałby być głupcem, żeby mieć w zasięgu wszystko, co jest mi potrzebne materialnie do życia, a mimo to dopuścić się jakiejś nieczystej gry? No halo, no chciwość, ja tu nie muszę wyjaśniać takich podstawowych ludzkich przywar, jak chciwość. No powiedziałbym, że jest wiele osób, które mają bardzo dużo. Więcej niż dziesiątki ludzi potrzebowałoby do życia, a jednak potrzebują więcej i chcą więcej. Jestem zbyt bogaty, żeby oszukiwać. Tak jest, to jest doskonałe. Tak jak ci faceci złapani na molestowaniu, to mówią, jak zobacz, jaki ja jestem przystojny, przecież do mnie to dziewczyny po prostu drzwiami i oknami. Mówiąc o tym, że wszystko, co zarobię i pozostanie po mojej naturalnej śmierci, przekażę potrzebującym ludziom i instytucjom. Jestem w trakcie tworzenia takich dokumentów, które będą upublicznione. Natomiast nie bardzo wiadomo, do kogo Jose Kolekcjoner się odnosi, bo w komentarzach nie da się znaleźć żadnej negatywnej opinii. Czyżby ktoś je skasował? Nie wiem, ale się domyślam. A jeszcze dziwniej robi się po filmiku dołączonym do notki prasowej, w którym to krytykujący wyzywani są od gnojów, którzy powinni taplać się we własnym gównie. Na prawie dwuminutowym nagraniu. O, ja cię kręcę. No, jak ci się nie podoba loteria, to cię do szamba powinni wrzucić. Kąpaj się tam. Możemy zobaczyć męża Karoliny Pilarczyk, ambasadorki tej akcji, z, jak rozumiem, zdaniem tutaj tych państwa, zwycięzcą loterii. Posłuchajcie sami. Słuchajcie, jestem właśnie z naszym zwycięzcą, ale mam takie do ciebie pytanie. Strasznie zaraz na nas hejt od takich gnoi, którzy uważają, że to jest ustawione, że... Kurde, przecież to jest... Jaki to jest ultra wiarygodny koleżka. No po prostu ja nie mogę. Czasami powietrza brakuje w płucach, bo chcę coś powiedzieć, ale się śmieje tak wewnętrznie. To jest taki ziomek, co on chodzi normalnie, jeszcze jak nie było internetu, to on chodził po klatce i zbieram piątaka na chorą córkę. I jego wiarygodność mniej więcej na tym samym poziomie jest dzisiaj. To jest dokładnie taki, jakbyś zobaczył gościa, że on zbiera na klatce po piątaku, to mówisz, o nie otwieramy. Nie wpuszczamy tego gościa do domu. To nie wygląda legitnie. Mariusz oszukuje, że to jest zrobione przewał. Jakie jest twoje zdanie i przekaz do tych ludzi? To jest w ogóle jak taki sztampowy, czarny bohater anime. Biały, łysy i niepokojący. Tracić czas na wylewanie pomyj gdzieś w internecie na tych ludzi. Ty po prostu spróbujcie swoich szans. Dla mnie to jest skład. No nie mogę. Wzbudza same ciepłe uczucia. O Boże. O, jak to działa? Jak to działa w tym internecie? Tyle lat jestem i tak wielu rzeczy nie rozumiem. Ludzka natura jest jeszcze do zgłębienia, proszę Państwa. To warto oglądać takie materiały. A to kredytu na moje pierwsze mieszkanie, więc jakby to jest otwierało to furtki na naprawdę bardzo dużo takich możliwości. Więc czego wy k***a nie rozumiecie? No, czego wy k***a nie rozumiecie? Przepraszam, nie mogę. O Boże, straszne, a to się nie kończy, tam dalej jest jeszcze lepiej. Ludzie, nie hejtujcie, tylko weźcie się za robotę, bo on znalazł 30 sekund na to, żeby pełnić los i zaufał. A ci, co komentują i do... Weźcie się za robotę, robota polega na wypełnianiu tej loterii, nie? Żeby los kupić. Weźcie się za tę robotę. Kochani, po co hejtujecie? Będziecie hejtować, to wam zabiorę meblościankę. Swoją drogą Buddę to należałoby przechrzcić jakoś, żeby dzisiaj nie mówić na niego Budda, tylko pan od meblościanki czy coś takiego. Ja myślę, że to powinno zapaść w naszej pamięci. Pan od meblościanki. Ja dzisiaj tak się będę do Buddy odnosił. Walają mi, Karolinie i Mariuszowi Jose. To są zwykłe gnojki, więc serdecznie was pozdrawiamy, cieszymy się. My idziemy świętować we Wrocławiu, bo tu przyjechaliśmy, a wy siedźcie. No tak właśnie wyglądało znajomo, że to Wrocław. No niestety, no.
W tym swoim gównie. Miłego, hej! A wy siedźcie w tym swoim gównie. Miłego, hej! O Jezu, komu wy ludzie dajecie zarobić w tym internecie? Come on! No nie wierzę! A, proszę mi kupić suba tutaj, a nie jak macie takie... Jak macie... Macie nadwyżki? A, proszę mnie wspierać na YouTubie. Boże drogi. Nie, ja nie umiem tak nawet, no. No nawet jakbym chciał. To mi wstyd. To mi wstyd, no. Zamykam się w sobie. Kto wpadł na pomysł nagrania takiego filmiku i wysłania go do kanału w komentarzu? Czy was... pierdoliło do reszty. Kto wybrał tego łysego ziomka na przedstawiciela, który weźmie tego rzekomego zwycięzcę, w którego teraz już nie wierzę, że jest zwycięzcą po tym filmiku, który nagraliście, i mówi: tu jest zwycięzca, powiedz im, że jesteś szczęśliwy i co myślisz o tych gnojach w komentarzach. Tak, jestem bardzo szczęśliwy, wygrałem właśnie loterię, a wy to cieszcie się czyimś szczęściem. No. Ej, Szymon, będziesz montował, to musisz tu wrzucić jarząbka, co on podchodzi do... To chyba w Misiu było. Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. To jest mniej więcej taki rodzaj przesłania tutaj. Wygrałem, ale jestem teraz szczęśliwy, wy też moglibyście być tacy szczęśliwi. Czego nie rozumiecie? Czego wy kurwa nie rozumiecie? Nie, no nie wierzę. Jak jeszcze po przedstawieniu stosownych dokumentów, no można było jakoś próbować tę akcję obronić. Tak, statement tego łysego ziomka z tym rzekomym zwycięzcą. No przepraszam, ja nie jestem w stanie tego traktować poważnie. No przepraszam. Wygląda to tak za... Ale to jest tak, że no z jednej strony możemy się z tego śmiać, ale zobaczcie, no to jakoś musi działać na ludzi. Ludzie patrzą na tego... na tego łysego i mówią: kupię los. To jest bardzo wiarygodne, bardzo jest sensowne, jest jakaś szansa w życiu. Ten człowiek mi dostarczy w życiu szansę, żeby coś osiągnąć, żeby mieć sukces. Właśnie on. Nikt inny, tylko on. I to działa, no. Jakkolwiek by to absurdalnie nie wyglądało, to działa. Jest jak jest. Zajebiście niepoważnie i tak bardzo niewiarygodnie, jak tylko jest to możliwe. Czego wy kurwa nie rozumiecie? No ja na przykład kurwa nie rozumiem, dlaczego jakaś typiara rzekomo z komisji klikała jakiś guzik na laptopie, który miał coś rzekomo losować. Dajcie na to jakieś papiery naprawdę zamiast oświadczeń o testamencie, bo ja tego nie kupuję. No sorry, Jose. Przepraszam cię, mordko. Dokumenty, a nie gadki o testamencie i łysy ziomek. Ja tak... Ej, ale tak szczerze mówiąc, bo tam kanały komentarzy Gimper opowiadając tę historię, no to teoretycznie mógłby prosić, nie, że dajcie, ale on nie musi niczego pokazywać. Gdyby się jakaś tam instytucja państwowa zainteresowała tym, no to wtedy musi przedstawić te dokumenty. No a w internecie organizujesz sobie loterię, mówisz, że wszystko jest legitne i tyle, no nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz się tłumaczyć ludziom, to już... Zwłaszcza takim, którzy kupili ten los, bo to nawet jakbyś się próbował im tłumaczyć, to oni pewnie nie zrozumieją w większości przypadków. Więc może szkoda zachodu. Ale jeżeli tego typu organizacja nie jest legitna, no to być może jakieś instytucje państwowe się tym zajmą i prześwietlą ich dokładnie. No i wtedy oni będą: ej, dziękuję za subskrypcję, no daliście się państwo. O, moja wrodzona skromność musiała was zachęcić. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak sobie myślę, ale to jest tylko moje subiektywne przypuszczenie, że ta loteria wcale nie sprzedała się aż tak dobrze. I tak sobie myślę, że wszystkie te rzeczy, które wokół niej się dzieją, czyli kasowanie komentarzy, czyli ten dziwny sposób losowania, czyli to oświadczenie losowe o tym testamencie, być może służą temu, żeby tego nie... Oni wszyscy chyba mają karty na solarium. Oni są wszyscy nasmarowani samoopalaczem. No to jest taki specyficzny typ ludzi, no. Że się czasami idziesz przez osiedle i widzisz taką... dziewoję, która uwielbia solarium, oni to należą do tej kategorii. No to jest taki urok ich, no. Nie przyznawać, jakkolwiek z twarzą spróbować zakończyć tę akcję, upierając się wszemi wobec, że była ona wielkim sukcesem, i jakoś PR-owo wyjść z tego z twarzą. I pomysł nie był najgorszy, ale wykonanie na przyszłość do dopracowania. Tak mi się wydaje, chyba że zostaną tu przedstawione i... Nie, nie, to nie jest ich naturalny kolor. To jest taki sposób myślenia, który pewnie z dawnych czasów wynika, że jeżeli jesteś opalony, to znaczy, że jeździsz na wakacje do krajów egzotycznych, zwłaszcza jeżeli jest taka jesienna pora w Polsce, no to jesteś bogaty, bo cię stać. Więc no, próbujesz pokazywać to bogactwo, to o to chodzi, nie? No to bogactwo jest takim środkiem do tego, żeby ludzi zachęcić do brania udziału w loterii. Bo jakkolwiek byśmy się z tego nie śmiali, autentycznie jest wiele osób, które myślą z tej perspektywy, że skoro ten Jose już ma tyle pieniędzy i ma dobrobyt zapewniony, no to jakie ma powody, żeby nas oszukiwać tutaj? To są
takie delikatne impulsy, które popychają ludzi, być może nie do końca rozgarniętych, do tego, żeby wierzyć i żeby kupować te losy. No to jest... No naprawdę, to jest dokładnie ta sama historia. Kiedy widzisz ludzi osiągających sukces w internecie, nie wiemy, czy to jest wielki sukces, bo nie wiemy, jak ta loteria poszła, ale wiesz, jakimi oni prostymi zabiegami się posługują, żeby wzbudzić wiarygodność i że to nie jest przesadnie rozsądne, że to jest raczej żenujące i to jest taka głupota, która jest z wielkimi literami pisana. I patrzymy na to i możemy się z tego pośmiać, no ale no... No jest tak, jak jest. No tak internet działa, są ludzie naiwni, którzy inwestują w losy. No, nie ma co być. To jest taki, zastanawiasz się, może to, że masz poukładane w głowie, to jest tak naprawdę przeszkoda w życiu? Nie, to ci nic nie dało dobrego. Jakieś dowody, że sytuacja naprawdę wygląda inaczej i totalnie błędnie ją oceniłem, wtedy oczywiście nagram aktualizację. Dlatego zasubskrybujcie sobie kanał, żeby tego nie przegapić, a jeżeli coś będzie niezrozumiałe, to ja wam to wtedy wytłumaczę, a jak dalej nie będziecie rozumieć, to was zapytam. Czego wy k***a nie rozumiecie? Sławomir Biel... O rany, no i teraz będzie znało, że ludzie hejtują w internecie. Przeskoczymy sobie ten temat Klauta. Może wrócimy do tego, natomiast no teraz to jest taki z kategorii ciężkich. Robert Pasut pobił starszego pana. Tu trzeba się będzie odnieść do tego. No zobaczymy co Gimper powie. Zobaczymy, jak wygląda cała ta sprawa, bo przyznam, że mi się to obiło o uszy i trudno jest to ocenić, tak, bo to jest coś takiego jak ocena wewnętrzna i jest coś takiego jak ocena, którą prezentujesz publicznie. I te dwie w tym przypadku znacząco muszą się ze sobą różnić. Zobaczmy. Robert Pasut dał też znać, co sądzi o starszych mężczyznach z Ukrainy, rzekomo molestujących kobiety w autobusie, i zdecydował się dać znać, co o nich sądzi przy pomocą pięści, nóg i śliny. Oraz wyzwy. A propos wyrazów różnych, które są niedopuszczalne na YouTubie, myślę, że molestującym można by było bezpiecznie zastąpić napastujący, nie? Bo ja tak za każdym razem, jak chłopaki muszą wycinać te słowa i muszą je wycinać, no bo jednak demonetyzacja wchodzi, to może napastujący jeszcze nie jest takim. Zawsze się zastanawiam, czy są jakieś takie synonimy, które można by wykorzystać w tej sytuacji, by móc się posługiwać sprawnie językiem polskim bez takich czkawek co chwila. Bo jeszcze raz dotknij. Szmato. Dotknij jeszcze raz. Ale może po kolei. O, nie wygląda to w ogóle. Co Pasut robi na wózku inwalidzkim? Coś mu się stało w ostatniej walce? Ale to nie zmienia faktu, że dynamiczny jest bardzo. To ten dziadek jest taki naprawdę z tej kategorii ciężkiej starości, okej? Oni stoją i nagrywają, no. To widowisko jest, no. Kolej. Wczoraj na swojej transmisji na Kiku Robert Pasut, który akurat, co dziwne i ciekawe, jeździł w trakcie streama na wózku inwalidzkim, podjechał na przystanek autobusowy, na którym to na... Tu państwu odsłonię, bo to tutaj jest ważne, no. Tutaj macie QR code i Pasut zbiera na zabawy z dziewczynami. I też trzeba przyznać, że wpłacają ludzie. Jest to kolejny taki przypadek. No na różne rzeczy można wydawać pieniądze. Swoją drogą, gdybyśmy się mieli zastanowić, to lepiej na loterię, czy lepiej na Pasuta, co? Jak państwo uważają? Trafił na dosyć ciekawą sytuację. Mianowicie trzy młode kobiety, a także dwóch mężczyzn stało pilnując starszego pana z Ukrainy, który to, wedle relacji tych pań, miał dotykać je bez ich zgody, macać, zachowywać się agresywnie, awanturować, a także je uderzyć. A co się stało? Pan Pasut tutaj, nie wiem, skończy z Ukrainy czy z Białorusi, zaczął nas w autobusie. Tak, Ukrainie zaczął. To jest niemożliwe, oni są tacy kochani i dobrzy. A co zrobił? Czytamy. Uderzył niejedną kobietę tutaj. Uderzył kobietę? A może ja ci wyjdę teraz, a co? Wszystkie te osoby, wedle relacji, miały właśnie czekać na przyjazd policji, po tym jak ten ziomek zaczął się w tym autobusie awanturować, a szerszy kontekst zeznań jednej z obecnych tam osób Robert pokazał później jeszcze na swoim livestreamie w formie SMS-ów wiadomości, gdzie czytamy. On się wzburzył i wyleciał do niej z łapami, ją przepychał, a potem kopnął. Pan kierowca zatrzymał autobus i zadzwonił na policję. On zaczął nas wszystkie wyzywać od szmatek itp. i po ukraińsku coś gadał. Zaczął spierdalać, bo się przestraszył policji, go zatrzymywaliśmy i uderzył panią w szyję. Posadziłyśmy go na ławce, to zaczął wszystkich wyzywać, znowu i kolejna pani oberwała od niego w twarz. Potem ty przyszedłeś i już sam widziałeś, jak było i jaką aferę kręcili. Dramat z tymi Ukraińcami i totalny brak szacunku do kobiet, a dla ciebie wielki szacun. No i po tym, jak te panie, nie pokazując Robertowi No trochę, no może szacun, no kurde, takiego uziemionego dziadka już, który za bardzo nie miał drogi ucieczki, tam poobijał
z perspektywy, na razie jeżeli chodzi o tę historię, to są dwa wnioski. Po pierwsze, Pasut zareagował bardzo ostro. No i tak sobie myślę, gdyby policja miała wyciągać konsekwencje wobec kogoś, to podejrzewam, że wobec Pasuta mogłaby wyciągnąć ostrzejsze konsekwencje niż wobec tego dziadka. Prawda? Jakkolwiek by to nie brzmiało absurdalnie, jeżeli faktycznie dziadek tam napastował. No ale wiem, jakie jest, jakie w narodzie jest poczucie, no bo w przypadku tego dziadka to jest niska szkodliwość społeczna i jeżeli on łomotu nie dostanie, no to policja nic mu nie zrobi. No i teraz zastanawiaj się teraz nad tym kontekstem moralnym. Ej no, z drugiej strony, jaka Polska, taki Batman, nie? No to jest taki samosąd tego rodzaju. Absolutnie żadnych dowodów, zrelacjonowały mu po prostu sytuację. Tfu, jaki kraj, taki Batman, to chciałem powiedzieć. No, polski Batman, no tak. Mogliśmy zaobserwować, delikatnie rzecz ujmując, bardzo emocjonalną reakcję Roberta na to. Ziomek został wielokrotnie przez niego uderzony, kopnięty, opluty, zwyzywany, od szmat, od... A niektóre ciosy, których niestety ze względu na regulamin YouTube'a no nie mogę wam tu pokazać, wyglądały dosyć mocno. Co niedługo później spowodowało, że Robert otrzymał 7-dniowego bana na Kiku i musiał przenieść swojego streama na YouTubie, gdzie jadąc już samochodem do domu zaczął się tłumaczyć. To nie tak, że one go zaczęły, nie? Tylko on po prostu go zaczął je bić. Za tak po prostu niczym nie sprowokowany. I to trzy kobiety, o czym w ogóle jest rozmowa? I przy mnie wyzywał je więc o co chodzi? Potwierdził to kierowca autobusu, więc mnie Robert, pomimo że nie widział sytuacji, która miała miejsce między tymi osobami, stwierdził, że zeznania pięciu naocznych świadków, którzy przedstawiają spójną wersję wydarzeń, są dla niego wystarczające, bowiem mowa tu o trzech obcych kobietach, kierowcy autobusu oraz jednym facecie, który pomagał im ziomka zatrzymać. Podkreślił, że dziewczyny miały miny, jakby spotkało je coś słabego. Zwrócił uwagę na to, że gdyby żadna awantura nie miała miejsca, to kierowca by autobusu nie zatrzymał. Oprócz tego ten ziomek na ławce miał przy nim nieładnie się zwracać do tych pań, plus dodał, że miał po prostu prywatnie sytuację, w której to jego bliska osoba była m***wana przez osobę. Dobra, żeby wszystko było jasne. Jak myślicie? Obstawiamy. Która organizacja freakfightowa zgłosi się do dziadka o udział na gali? I jak szybko to zrobią? Bo czuję, że już tam jakieś pomysły tego typu się przydarzają. To już ktoś jest kandydatem. Więc coś tam się może wydarzyć w tym zakresie. To jest trudna sytuacja, wiecie, bo to jakby z takiego mówiłem o tym, że to jest mała szkodliwość społeczna i faceta nie spotkają żadne konsekwencje za to. Z drugiej strony mamy do czynienia z samosądem, który też nie powinien się odbywać. No i to jest właśnie ten rozdźwięk między tym, co czujesz wewnętrznie, że powinno się wydarzyć, a tym, co powinieneś powiedzieć publicznie, że powinno się wydarzyć, bo samosąd zawsze należy krytykować. Ale wewnętrznie masz takie poczucie, że jeżeli faceta nie spotkają jakieś konsekwencje za to, co zrobił, to będzie to robił nadal. I mimo tego, że to jest stary dziad i pewnie coś ma z głową, mocno nie tak, to myślisz sobie, no kurde, rozumiecie mój dysonans. Właśnie z Ukrainy, w związku z czym zetknięcie się z tego typu sytuacją wzbudziło u niego duże emocje. Ogólnie stwierdził, że bardzo dobrze, że się tak zachował i z takie k***y i jedyne czym się martwił to, czy nie straci przypadkiem partnera na Kiku, no bo wtedy przecież nie mógłby na swoich wesołych streamach zarabiać. No i teraz tak, ludzie w komentarzach podzielili się na dwa obozy. Część osób mówi, że... Ja widzę, tu zderzenie jest poglądów na czacie. Jedni mówią, że facet może być upośledzony, no i takiego gościa nie ma co bić, nie ma sensu i to on nie wie co robi, nie rozumie co robi. Z drugiej strony ktoś pisze, że nie rozumiem rok twojego myślenia, chłop napastuje kobiety, a ty rozmyślasz, czy to właściwe podejście Pasuta, czy nie. No nie, no żyjemy w świecie cywilizowanym, to jest absolutnie niewłaściwe podejście ze strony Pasuta i tu nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Nie możesz myśleć, że ten sposób prowadzenia, rozwiązywania problemów jest właściwy. Nie jest właściwy. Problem tylko polega na tym, że nie ma innego, że prawo nic z tym nie robi, policja nic z tym nie robi. I, no i ludzie czują taką bezsilność. I mamy takie głębokie poczucie, że za coś takiego powinna faceta spotkać kara. Nie? I ja rozumiem ten punkt widzenia, rozumiem ludzi, którzy popierają Pasuta, bo są wkurzeni, ponieważ policja nic nie robi w tej sprawie. To jest problem prawa, to nie jest problem policji. Powinny być jakieś przepisy, które za takie zachowania mogą karać. Nie? No ale z drugiej strony, jak dojdziemy do takiej... No wyobraźcie sobie, że ktoś... Jak to w ogóle, jak to zmierzyć? Nie? Że w pewnym momencie cywilizacja nie opiera się na tym, co wolno, czego nie wolno, tylko na jakiejś tam umowie społecznej, że się traktujemy z szacunkiem. I w związku z tym, że się traktujemy z szacunkiem, to też przepisy muszą być takie dosyć... pozostawić trochę miejsca na błędne interpretacje. Nie? Że jak dziewczyna powie, że się ją napastował, a wcale jej nie napastowałeś, to znaczy, że trzech ziomków może się zebrać na przystanku i ci spuścić łomot? To jest... jak, no to jest... No, jakby rozumiem to zapotrzebowanie na sprawiedliwość i że powinna gościa spotkać kara, nie? Ale jak sobie pozwolimy na takie rzeczy, to ile będzie nadużyć w tym zakresie?
No i też, no policja też nie może takiego gościa zamknąć w więzieniu i go spałować, no bo to też stwarza pole do nadużyć, nie? No, tam musi być jakiś taki margines i w tym marginesie wiele osób funkcjonuje i robi rzeczy niewłaściwe. No, z drugiej strony facet dostał tam od tego pasuta, no to może następnym razem się 3 razy zastanowi, zanim kogoś tam pozaczepie. Ostatecznie tam wielka krzywda się temu dziadkowi, zakładam, nie przydarzyła. No, no ale to jest no, ten margines, na który my jako społeczeństwo musimy pozwolić, no powoduje, że no, dochodzi do takich nadużyć, nie? Że w tym wąskim marginesie się porusza trochę osób. No i to nie rozstrzygniesz. Tu wydaje mi się, że nie ma rozsądnego wyjścia. Poza tym, no, że jednak jeżeli jesteśmy cywilizowani, to samosądy nie powinny mieć miejsca. No i tyle. Wydaje mi się, że Gimper powie dokładnie to samo, co ja. I że bardzo dobrze zareagował, jeżeli ten facet rzeczywiście się tego dopuścił. Druga część bardzo słusznie zwraca uwagę, że no właśnie, jeżeli ten facet rzeczywiście się tego dopuścił, a prawda jest taka, że ani Robert, ani my nie wiemy, co tam tak naprawdę się wydarzyło i kto zaczął tą całą sytuację i kto ją sprowokował. Także w tym temacie zdania były bardzo podzielone, podobnie jak w przypadku słuszności samosądu, którego Robert dokonał na tym facecie. Część osób zwracała uwagę na to, że cała ta agresja była niepotrzebna z prostego powodu. Facet w momencie, w którym Robert trafił na tę sytuację, był już spacyfikowany i siedział na ławce, co najwyżej odgrażając się słownie. Natomiast ładnie, grzecznie czekał sobie na przyjazd policji, która by się tą sprawą zajęła i w związku z tym samosąd był absolutnie niepotrzebny i pasut jedyne co zrobił, to wyładował swoje emocje na słabszym od niego gościu. Gdzie, podkreślmy, nie jest jakimś tam losowym ziomkiem, tylko typem, który od paru lat ćwiczy sporty walki, walczy w oktagonie i generalnie umie p***olić, brzydko mówiąc. Inni komentujący natomiast zwracają uwagę... No to jest chyba w takiej sytuacji, nie? No to już raz, że bijesz kogoś, kto jest wyraźnie od ciebie słabszy, a druga, ja głęboko podejrzewam, że pasut to w zasadzie ta sytuacja, no jakby to jest jakiś, ta agresja ze środka z niego wyszła niż od tego faceta, no bo jak ten Gimper zauważył, jak komentatorzy zauważyli, no facet był już spacyfikowany, no co on miał tam zrobić? To już było po fakcie, nie? Więc no dobra, zobaczymy co dalej. Uwaga na to, że w tego typu przypadkach niestety często są świadkami sytuacji, w których to policja nie wyciąga konsekwencji z tego typu zachowania, bo albo uznają niską szkodliwość społeczną czynu, albo zeznają świadków nie są dla nich wystarczającym dowodem i tak naprawdę tego rodzaju delikwentów za różne nieprzyjemne zachowania najczęściej nie spotyka żadna kara. No i teraz tak, czy na spokojnie przemyślane argumenty Roberta o tym, że 5 osób na miejscu zdarzenia łącznie potwierdziło wersję wydarzeń tych dziewczyn, brzmią sensownie i raczej można uznać, że facet rzeczywiście zrobił coś niestosownego? Raczej tak, choć ja tutaj pozwolę... A z drugiej strony, wiecie, ja nie chcę zrównywać zachowań pasuta wobec kobiet do zachowań tego faceta w tym autobusie czy na tym przystanku. To są inne rodzaje zachowań, ale tak sobie myślę, że pasut pewnie ma takie poczucie, że jest bardzo szlachetny wobec kobiet i je wspiera. Natomiast no on święty nie jest. Nie? Jakby moja perspektywa na jego zachowanie i jego stosunek do kobiet jest raczej krytyczna. To jest trochę inny rodzaj zachowań i absolutnie znaku równości tutaj nie można stawiać. Natomiast jego próba obrony kobiet jest taka, to trochę w tym hipokryzji delikatnej jest, ale może nie, no może jego perspektywa jest inna. Nie? Ja też nie chcę go tak jakoś, bo on też głęboko wierzy w to, że pochwala kobiece postawy, które w jego mniemaniu mogą przynieść tym dziewczynom korzyść, no. Tak, ale to jest zabawne, że pasut został obrońcą kobiet, podczas gdy przynajmniej jest postrzegany jako ktoś, kto dla kobiet jest szkodliwy. Ale szlak wie, no. Wolę sobie zwrócić uwagę na to, że pasut rzucił się do niego z łapami i wyzwiskami, nie po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji, tylko po usłyszeniu 2 zdań od jakichś losowych dziewczyn na przystanku, które po prostu opowiedziały sobie jakąś swoją wersję wydarzeń, na koniec dodając, że ziomek jest z Ukrainy lub z Białorusi, co na Roberta zadziałało jak płachta na byka. On nawet nie usłyszał tego, że one powiedziały, że może jest z Białorusi. Od razu słuchaj na szocie, że mówi, ja z Ukrainy, dobra. Po czym zaczął zachowywać się względem faceta agresywnie. No, on się odpalił się natychmiast, nawet nie potrzebował za bardzo. Nawet nie wysłuchał do końca tych dziewczyn, tylko on już był nastawiony agresywnie, on od razu był przygotowany na atak. Tak jakby tylko na to czekał, nie? No tam coś w środku on musi nosić takiego, że to się wyrwało od razu, bez chwili zastanowienia. Nawet to, że no przecież wie, że jest, że nagranie jest, nawet to go nie powstrzymało. Zważywszy na to, jakie on ma problemy ze swoim wizerunkiem, tam musi się gotować pod powierzchnią tylko. Znaczy, bardzo płytko pod powierzchnią musi się u niego coś gotować. Tak, Ukrainie zaczęła... To jest niemożliwe, oni są tacy kochani i dobrzy. Nie wiemy, w jaki sposób cała ta sytuacja się zaczęła. Natomiast, i tutaj uwaga, bo dogrywam update, Robert Pasut wstawił na swoje Insta Stories fragment szarpaniny w autobusie, a ja otrzymałem od niego prywatnie jeszcze jedno nagranie i zobaczcie na te filmy. Ty mnie będziesz nie bił!
Weź ty bił! Gdyby już mnie dotykał! Z tego nagrania wygląda, że to dziadek był napastowany, chciałbym powiedzieć. W sensie nie bez powodu dziewczyny się tam odpaliły na pewno, że wszystko było jasne, nie? Ale na tym filmie to no widać, że ludzie go tam zaatakowali. To biedny dziadek przyjechał, chciał sobie przyjechać autobusem, bilet miał, skasował i go nagle jakaś dziewczyna, kurde, zaatakowała. Nie, no to jakby za dużo jest świadków, żeby twierdzić to, co ja twierdzę. To trochę sobie obracam to w żart, nie? Ale to ktoś zwrócił uwagę na czacie, że całkiem niedawno Pasut miał wypowiedź taką, że jakby dziewczyna go uderzyła, to on by ją tam, no by ją tam potraktował ostro, nie? Więc dziwna sytuacja, nie? Dziwni uczestnicy są tej historii. Na jednym nagraniu widzimy środek awantury, w trakcie której starsza pani krzyczy do tego dziadka, że ten nie ma prawa jej bić. Na drugim wideo z kolei możemy zaobserwować, jak kierowca pomaga w zatrzymaniu tego typa, który jednocześnie jest trzymany przez jeszcze jedną kobietę. Nie zdradza nam to oczywiście, w jaki sposób cała ta sytuacja się w ogóle rozpoczęła, natomiast myślę, że rzuca dość dużo światła na jej rzeczywisty przebieg. Oprócz tego, według zeznań obecnych na miejscu dziewczyn, policja całą sprawę miała potraktować pobłażliwie, informując... No wiadomo, jak potraktują, nie? Ja nie mam złudzeń, jest tyle osób, które mówią jedno, że raczej można zakładać, że facet się zachowywał nieprzyzwoicie w tym autobusie. I ja nie mam co do tego wątpliwości, natomiast policja no trochę inaczej działa. Te nagrania, w tych nagraniach z autobusu widać dopiero ten moment, kiedy dziewczyny już były oburzone jego zachowaniem i tam go odpychały i krzyczały na niego. Więc to trochę inaczej. Żeśmy gadali na ten temat, że policja nie działa. No musi być ten margines, żeby nie było nadużyć. No to żeśmy... Autobus ma kamery przecież. No może się przytrafią jakieś nagrania z tego autobusu. Chociaż to jest taka sprawa, wiecie, no. Wydarzyła się, to tu bardziej chodzi, nie do końca chodzi o zachowanie tego dziadka, bo to już nie nam oceniać, tu chodzi o zachowanie Pasuta, bo o tym gadamy. Pasut jest bohaterem tej całej historii, prawda? I no i tak z jednej strony chciałoby się go skrytykować, no bo agresja jest nie, no ale z drugiej strony myślisz sobie, kurde, no... Jak chłopa nie spotkają jakieś konsekwencje za to, co zrobił w tym autobusie, to nikt, to się nie zmieni, to będzie powtarzał te zachowania przy innej sytuacji. I może komuś zrobi krzywdę, może będzie jakaś sama dziewczyna słaba i no, cholera wie, nie? Je, że facet może ewentualnie dostać mandat lub trafić na tak zwaną wytrzeźwiałkę, chyba że te zdecydują się skierować sprawę do sądu. Oprócz tego porozmawiałem prywatnie z Robertem o tym, że 10-minutowe stanie nad typem, okładanie go, kopanie i plucie było niepotrzebną przesadą w tej sytuacji, szczególnie że większość faktów dotyczących tego, co się wydarzyło, Robert dowiedział się już po tym, jak zdecydował się na agresję w stosunku do tego dziadka z Ukrainy, a pierwsze działania podjął na bazie strzępków niepotwierdzonych informacji. Robert natomiast w tym temacie twierdzi, że po pierwsze uderzał dziadka z otwartej ręki, a ciosy wcale nie były mocne, więc nie czuje się ze swoim zachowaniem źle. I teraz tak, ja osobiście absolutnie nie jestem zwolennikiem samosądów, natomiast ta konkretna sytuacja jest dla mnie dość trudna do oceny, bo składa się na nią mnóstwo problemów społecznych, które splatają się ze sobą w jeden przykry obrazek. Po pierwsze problemem jest policja, która nie radzi sobie z tego typu zachowaniami i nie wyciąga z nich właściwych konsekwencji, bo właśnie ten problem napędza wewnętrzną potrzebę dokonywania samosądów między... No, abstrahując od zachowań Pasuta, nie? Bo je należy zwłaszcza publicznie oceniać negatywnie. Zwłaszcza, że gdyby policja się przyjrzała tej sprawie dokładnie, to Pasut prawdopodobnie poniósłby znacznie większe konsekwencje niż ten dziadek. Jakby nie oszukujmy się, nawet z prawnego punktu widzenia jego zachowanie było szkodliwe dla niego samego. Jakby rozumiem to zapotrzebowanie na sprawiedliwość, która tu się nie wydarzy, a powinna się wydarzyć. Faceta, który się zachowywał niewłaściwie w autobusie, powinna spotkać jakaś kara. Nie kara Pasutowa, tylko kara, policja powinna go jakoś ukarać, prawo powinno go ograniczyć w jakimś stopniu. To się nie wydarzy, nie? Więc to możemy sobie odłożyć na bok. Natomiast warto by sobie się zastanowić, czy możemy przyznać policji takie narzędzia, żeby karać za zachowania tego rodzaju. I czy to nie przyniesie gorszego efektu niż od czasu do czasu no, olewanie takich historii. Nie? Autentycznie boję się tych nadużyć w tym zakresie. I wiem, że w obliczu tej sytuacji, kiedy ja mówię o potencjalnych nadużyciach policji, to brzmi to śmiesznie, bo chcemy dać policji w tej sytuacji takie uprawnienia. Ale w każdej innej to jest dyskusyjna kwestia.
między innymi przez osoby takie jak Robert Pasut i okazuje się, że argumentacja, której używa, zaczyna mieć w tej sytuacji sens. Po drugie, problemem są takie osoby jak ten dziadek, które no, w związku z biernością policji być może faktycznie czują się bezkarne i pozwalają sobie na tego typu zachowania. I prawda jest taka, że jeżeli my jako społeczeństwo w jakiś sposób tego nie rozwiążemy, to tego typu sytuacji może być coraz więcej. Po trzecie natomiast warto zwrócić uwagę, jak dużym problemem zaczynają być w naszym państwie napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami, które w tego... Ja myślę, że nie zaczynają, że od początku były. I z jednej strony to jest trochę propagandy ze wschodu, to jest dosyć oczywiste. Z drugiej strony no pojawiają się jakieś tam niechęci i zawsze się będą pojawiały. Jak widzisz kogoś obcego w swoim kraju i ten obcy mówi językiem, którego ty nie rozumiesz, to się czujesz nieswojo, a w swoim kraju nie powinieneś się czuć nieswojo, przynajmniej w założeniach. Więc tego typu konflikty zawsze były, a taka historia tylko i wyłącznie te konflikty pogłębia i to nie jest dobrze. Jakby zaczynamy normalizować to, że z Ukraińcami się nie dogadujemy, co nie jest zgodne z prawdą. Bo dogadujemy się bardzo dobrze. We Wrocławiu, zwłaszcza w okolicy, w której ja mieszkam, jest bardzo dużo Ukraińców i nigdy nie miałem takiej sytuacji, w której czułbym się jakoś niekomfortowo albo zachowywaliby się jakoś nieodpowiednio. No czasami tam jakiś tam sobie wypije ziomeczek, ale to jest obrazki, do których się przyzwyczaiłem 20 lat temu. I przynajmniej tutaj w mojej okolicy, z moich bezpośrednich przeżyć, nic się właściwie nie dzieje złego. Natomiast kiedy poruszamy tę sprawę w tym kontekście i tutaj Pasut też zwraca uwagę na to, że on jest z Ukrainy, ten facet, no to ludzie zapamiętują, że dziadek z Ukrainy obmacuje dziewczyny w autobusach. No. I to też jest taki element, ja wiem, że to się wydarzyło, nie? Ale im więcej osób będzie myślało, że to jest norma, tym więcej osób będzie odczuwało, że jest jakiś duży niepokój między tymi społecznościami dwoma. A wydaje mi się, że Ukraińcy od wielu, wielu lat bardzo dobrze się w naszym społeczeństwie odnaleźli. I nie wiem, zwracanie uwagi na takie unikalne problemy jak to, no może wprowadzić chaos w społeczeństwie. Ja wiem, to w ogóle jest też tak po raz kolejny ciężki temat, bo jest dużo osób i czasami nie wiem, czy to są właśnie osoby, które zostały przez propagandę nakłonione do takiego sposobu myślenia, czy wewnętrznie tak uważają, czy mają jakieś przeżycia, że no nienawidzą przyjezdnych i zawsze nienawidziły i no i takie osoby mają gdzieś tam jakiś posłuch coraz szerszy. W każdym narodzie są jednostki, które są szkodliwe i jeżeli będziemy się skupiali na tych jednostkach ze wschodu, które są szkodliwe, to będziemy wszystkich postrzegali przez ten pryzmat. A to jest niewłaściwe, to nie jest zgodne z prawdą. No więc nie dajmy się ponieść tym emocjom. Jak to jest to powiedzenie, że to nie ludzie mają ideę, tylko idee mają ludzi. Tak parafrazując dokładnie. Tego typu sytuacjach dolewają tylko oliwy do ognia i aktualnie obserwujemy w społeczeństwie pogłębiającą się niechęć między nami i raczej eskalację przemocy, a moim zdaniem nie jest to kierunek, w którym powinniśmy dążyć i który komukolwiek służy. A po czwarte myślę, że problemem jest to, że tak bardzo jako społeczeństwo nie wierzymy w skuteczność służb porządkowych, że możemy w komentarzach zaobserwować masowe poparcie dla zachowania Roberta Pasuta, które uznawane jest przez wiele osób za jedyne słuszne w tej sytuacji. Ja pozwolę zwrócić sobie uwagę na fakt, że o ile rzeczywiście Robert działał w afekcie i pojedynczy akt agresji mógłby być w jakiś sposób zrozumiały, to mimo wszystko 10-minutowe stanie nad dziadkiem, kopanie go, bicie, plucie, znęcanie się nad nim było absolutnie niepotrzebne. Natomiast... Właśnie, to jest trochę taki ludzie, którzy piszą Sigma, nie? Jest pewna różnica, jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, w autobusie siedzisz i widzisz, że jakiś chłop zaczepia dziewczyny, to możesz się odpalić i jakby ja to rozumiem, że wydarzyło się coś, co spowodowało, że zadziałałeś w afekcie. Natomiast tutaj sobie podjeżdżasz do dziadka, który już nie stanowi żadnego zagrożenia. Jest od ciebie wyraźnie słabszy i mu po prostu spuszczasz łomot. I to nie wygląda dobrze. No jaki Sigma, nie? No nawet jeżeli w jego głowie to jest usprawiedliwione działanie, to jak sobie spojrzysz na tę sytuację bez kontekstu, tylko po prostu popatrzysz na tę sytuację, to no to nie wyciągniesz wniosków, w których Pasut wypadałby dobrze. Ja tak sobie myślę o tej sytuacji, że wychodzi ona daleko ponad to, że zobaczyliśmy w internecie jakiś filmik, na którym Robert Pasut uderzył zboczonego dziadka, a jest to raczej smutny obraz pewnych problemów społecznych i fajnie by było, gdybyśmy wszyscy spróbowali wyciągnąć z tej sytuacji nieco głębsze wnioski. A jeżeli czegoś nowego dowiemy się w tej sprawie, to ja na pewno was o tym poinformuję, dlatego drogi widzu, zasubskrybuj, żeby nie przegapić. A ja na koniec tylko jeszcze raz przypomnę o tym, żebyście sprawdzili sobie link do zdrowej paczki w opisie, bo za jedyne 199 zł możecie dostać ogromną paczkę e-booków i materiałów na temat zdrowia, diety i treningów i...
Dobrze. No to jest trudna sprawa tego Pasuta. Trudno ją dobrze opisać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tu się tego nie da zrobić. Ja uważam, że to, co Pasut zrobił, nie powinno mieć miejsca. Że nie ma miejsca na samosądy. Nawet jeżeli państwo nie działa sprawnie w jakimś zakresie, no to trudno, musimy z tym jakoś żyć. No to buduje nasze społeczeństwo w jakiś sposób i no nie ma miejsca na takie zachowania tutaj. Wydaje mi się, że też ani Pasuta jakieś konsekwencje nie spotkają, ani tego dziadka nie spotkają konsekwencje. Zapomnijmy o tej sprawie za jakiś czas, ale to nie, no nie możemy być cywilizowanym narodem i stosować barbarzyńskich metod. No to nie, nie... Albo jedno, albo drugie. Albo się cywilizujemy, albo jesteśmy barbarzyńcami. No. Tutaj nie ma innego. Jakkolwiek chciałbym, żeby gościa z tego autobusu spotkała kara za to, co zrobił, to mam poczucie, że no nie możemy stosować takich metod. No i tyle, proszę państwa. Tym wesołym akcentem kończymy tą gimperową opowieść.